Witam Państwa w środę 4 stycznia ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu 100 lat Sośnicy, Straż Miejska przypomina i zniszczona bombka. Karolina Chlewicka, zapraszam na wiadomości. W październiku tego roku kopalnia Sośnica obchodzić będzie stulecie istnienia. Czy jednak zagrożona kopalnia będzie fedrować do tego czasu? Po zamknięciu sąsiedniej kopalni Makoszowy również nad gliwickim zakładem zbierają się czarne chmury. Od zeszłego roku górnicy z Sośnicy pracują na dwóch nowych ścianach. Czy to wystarczy, aby uchronić kopalnię przed przeniesieniem do spółki restrukturyzacji kopalń i wygaszeniem? Na ten temat przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej nie chcą na razie rozmawiać. Podkreślają jedynie, że zakład jest w okresie testowym, który zostanie podsumowany pod koniec stycznia. Wtedy też zapadać będą wiążące decyzje odnośnie kopalni. Na te wieści z niepokojem czeka m.in. gliwicki PEC, który jest jednym z głównych odbiorców węgla z Sośnicy. Wraz z opadami śniegu powraca problematyczny temat odśnieżania chodników przylegających do prywatnych posesji. Straż Miejska w Gliwicach przypomina, iż na właścicielach oraz innych podmiotach władających nieruchomościami spoczywa obowiązek dbania o stan chodników i dróg dla pieszych położonych wzdłuż ich posesji. Zaniedbywanie powyższych obowiązków może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Strażnicy miejscy mogą ukraść właściciela nieruchomości mandatem karnym w wysokości 100 zł. Ze skweru Doncaster zniknęła piękna bombka. Ulubiona ozdoba świąteczna gliwiczan została zdemolowana przez nieznanych sprawców. Straty zostały wstępnie oszacowane na kilka tysięcy złotych. Uszkodzona została m.in. konstrukcja ozdoby oraz przewody świetlne. Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który co roku odpowiada za przystrojenie miasta na święta, informuje, że sprawa zniszczenia bombki została zgłoszona na policję. Jakub i Hanna to najpopularniejsze imiona nadawane gliwickim dzieciom w minionym roku. Łącznie takie imiona nosi 128 najmłodszych gliwiczan. Wśród powszechnie nadawanych imion są także Antoni, Szymon, Michał, Jan i Filip oraz Julia, Zuzanna, Maja i Alicja. Imiona 60 dzieci zakwalifikowano natomiast jako rzadkie. W tej grupie poza dziećmi mieszkających w Gliwicach obcokrajowców wymienić można także Krystynę, Jadwigę, Szczepana czy Bogumiła. Każde z tych imion w zeszłym roku wybrano tylko dla jednego dziecka. Łącznie w 2016 roku w Gliwicach zarejestrowano niespełna 2000 urodzeń. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.